Słowo Boże mówi, że wszystkie dni uciśnionego są złe. Człowiek uciśniony ma wszystkie dni złe. Ściśnienie to jest demon. Człowiek, jak jest ściśnięty, to nie funkcjonuje. Duch ściśnienia. To się popularnie depresja nazywa. Jest napisane, że wszystkie dni uciśnionego są złe. Dopóki człowiek nie złamie demonicznej siły ściśnienia, to będzie miał źle. Nie może liczyć na to, że będzie dobrze. I dalej jest napisane, że człowiek wesołego usposobienia ma ustawiczną ucztę. Ustawiczną ucztę. Ściśniony ma ustawiczny problem, a człowiek wesoły, czyli nieściśniony, ma ustawiczną ucztę. Wiecie, naprawdę życie na tym świecie jest banalnie proste. Bóg jest dobry i ma moc. Diabeł jest zły i nic nie ma. Tylko kłamie. Nie wierz w najdrobniejsze kłamstwo diabła. W najdrobniejsze kłamstwo. Kłamstwo się wpuszcza i ono rozchodzi się jak trucizna w środku. Człowiek uciśniony ma każdego dnia problem. Wstaje rano i ma problem. Kładzie się wieczorem i ma problem. Modli się i mówi, Panie Boże, pomóż mi rozwiązać moje problemy. Ale jego problemy są w nim w środku. W środku. Wiecie, dramatem by było, gdyby świat zewnętrzny był w stanie nas, Bożych ludzi, w jakikolwiek sposób zmiażdżyć. Diabeł wie, że nie może cię zmiażdżyć z zewnątrz. Dlatego przychodzi do życia człowieka i ładuje mu ściśnienie. Rozumiesz? Jak będziesz dziś się modlił, to powiedz, Boże, ja się chyba pomyliłem. Mnie się wydawało, że ja mam problemy z zewnątrz. Że one mnie gdzieś w ogóle miażdżą. Ja w ogóle zapomniałem, że Ty jesteś wszechobecnym, wszechwiedzącym, wszechmogącym Bogiem. Ja zapomniałem. Mi to wyszło z głowy. Ja przyjąłem demoniczną siłę ściśnienia i mi się wydawało, że ja teraz muszę spędzać więcej czasu z Tobą, aby rozładować tą całą atmosferę we mnie. A Bóg jest prosty i mówi, zrozum, że jesteś szczęśliwym człowiekiem. W ogóle idziesz do nieba. W ogóle masz władzę nad diabłem. W ogóle możesz żyć pełnią życia. Możesz korzystać z mocy. Tylko się na to skieruj. Skieruj się na to. Słowo Boże mówi, że człowiek ściśniony każdego dnia ma źle. Jeśli widzisz, że masz tak źle, że wstajesz rano i masz źle, to znaczy, że duch ściśnienia atakuje twoje życie. Taki czy inny, nie ma znaczenia. Zacznij dzisiaj śmiać się diabłu prosto w twarz. Bo jesteś człowiekiem, w którym mieszka Bóg. To proste chrześcijaństwo. Wyobraź sobie dzień swojego odrodzenia duchowego. Wtedy zjednoczyłeś się z Bogiem na zawsze. Zamieszkałeś w Chrystusie, a On zamieszkał w tobie. To jest w ogóle coś, co się wydarzyło i się nigdy nie zmieni. W 2001 roku, klęcząc w więziennej celi w Sztumie, oddałem życie Jezusowi. Od tego dnia wszedłem w Chrystusa. Od tego dnia moje życie zaczęło mieć inny wymiar.
Jak wstałem z kolan, byłem innym człowiekiem. Byłem w Chrystusie już. W Chrystusie. W Chrystusie. Ja już nie byłem w sztumie. Ja byłem w Chrystusie. Ja już nie patrzyłem na kraty. Ja patrzyłem między kratami. Rozumiesz to? Bo już byłem w Chrystusie. Zacznij się śmiać diabłu w twarz. Dzisiaj podczas uwielbienia weź każdego demona ściśnienia i rzuć sobie pod nogi. Nieważne co cię ciśnie, ważne, że coś ciśnie. Nieważne co, ważne, że coś ciśnie. I to coś nie ma prawa cię cisnąć. To coś nie ma prawa do twojego życia, bo jesteś w Chrystusie. Bo jesteś w Nim. Nie pozwól sobie na to. Zrób dziś kolejny krok. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Ojcze, czcimy Ciebie. Za Twoją niezmienność. Za to, że w Jezusie Chrystusie dałeś nam absolutną władzę nad diabłem. Że uczyniłeś nas odpornymi na grzech. Że sprawiłeś, że jako nowe stworzenia żyjemy w zupełnie innym wymiarze. Uwielbiamy Ciebie, Ojcze. Wywyższamy Cię, Król. Cudowny Boże nasz. Hakata faka terereesza, hakala faka kana. Aleluja. Aleluja. Uwielbiam, jak będę miał wrócić jutro. Aleluja. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Wywyższamy Ciebie. Yeah.
Panu daj ruch, tu się zjadł, chodź
ci każdy dzień. Chwała dodaj, co do kościół wielbi Cię, za nią łaska jesteś. Chwała dodaj, on w serce budzi się, aż zakończy każdy dzień. Chwała dodaj, za do kościół wielbi Cię, za nią łaska jesteś. Chwała dodaj, on w serce budzi się, aż zakończy każdy dzień.
jest za krótka, by pomóc. Nie jest. Będzie ten człowiecze znajdzie wiarę. Shabba katara samba dalla parlare la sena ma sangue dell'orto.
bo nie możesz doświadczać realnego ojcostwa. Szama na faka, na syna, ma teraz. Odepchnij lęk. Wszelki lęk. Szama na lada, syla, lada, sakieta na salama. Każdy dzień chwała nam. Cały Kościół wielbi się, z aniołami daje rzecz. Chwała nam. Odkąd słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień. Każdy dzień.
cię, z aniołami daję cześć. Chwała Adonaj, cały Kościół wielbi cię, z aniołami daję cześć. Chwała Adonaj, cały Kościół wielbi cię, z aniołami daję cześć. Chwała Adonaj, cały Kościół wielbi cię, z aniołami daję cześć. Chwała Adonaj, cały Kościół wielbi cię, z aniołami daję cześć. Chwała Adonaj, cały Kościół wielbi cię, z aniołami daję cześć. Chwała Adonaj, cały Kościół wielbi cię, z aniołami daję cześć.
przyjdź. Idę, aby żyć. Aby żyć. Przez Chrystusa Jezusa, szala, bara, lara, lesis. Ty uzdolniłeś
Cię, Boże, szaniano morlarne ses, abym czynił rzeczy większe niż może człowiek. Teraz zaniero prajs. Ja marla, nene sera na sera, Twoje oczy na mnie spoczywają. Szabia lara, 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 sajla, lara, sajla. Kto chciałby mnie dotknąć? To tak, aby chciał dotknąć źrenicy Twojego oka. Szabaka, to kur, lor, lor, lor. Ty masz mnie dobre myśli. Szaba, lara, 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 sera. Żeby nie skonalać przyszłość, natchnąć nadzieją. Szaba, kur, lor, 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 sajla. To Twoja siła jest we mnie. To Twoja moc jest we mnie. To Twoja władza jest we mnie.
nie pochodzi od Świętego Ducha. Żeby nie wiem jak brzmiała, ona nie pochodzi od Świętego Ducha. To myśl od diabła, ponieważ on odniósł porażkę i on myśli o swojej porażce. Bóg ma dobre myśli o tobie. Tylko dobre. Aby ci zgotować przyszłość i natchnąć nadzieją. Wszystko reszta to diabelskie oszustwa. On odniósł porażkę i dzieli się tym z ludźmi. Chce, żeby myśleli jak on. Musisz wybierać. Musisz wybierać. Wybierz myśli Boga. Powiedz, Boże, ja będę myślał tylko Twoimi myślami. 24 godziny na dobę. Odrzucam wszystkie inne myśli. Ty powiedziałeś, że masz o mnie dobre myśli, aby mi zgotować przyszłość i natchnąć nadzieją. Bóg nie ma innych myśli o człowieku. On powiedział w księdze Izajasza, że jeżeli przychodzi niszczyciel, to nie od niego to wychodzi. Nie od niego. Niszczyciel nie wychodzi od niego. Chata wasara malamagasa kadalarasa. Kościół Boży to najbezpieczniejsza instytucja we wszechświecie. Szamadalara wasare. Doceń to. Odrzuć wszystkie inne myśli. Najdrobniejsze dylematy. Bądź jak dziecko. Powiedz, Boże, ja staję się jak dziecko. Ja będę myślał jak dziecko. Jak dziecko. Kilka lat temu Sara do mnie przyszła i mówi, tato, czy na przyszłe wakacje polecimy na Księżyc? To było dla niej takie proste. Była malutka. Dzisiaj to nie pyta. Wydoroślała. Dla dziecka to było proste. Dziecko potrafi uruchomić wiarę. On powiedział, bądźcie jak dzieci. Żadna myśl o porażce nie pochodzi od Boga. Choćby nie wiem, jak była ubrana, choćby miała pozór proroctwa, pięknej frazy, kolor nieba, nie ma żadnego znaczenia. Ona może pachnieć pięknie, ale jej środek nie pochodzi od Boga. Bo Bóg ma o tobie dobre myśli, aby ci zgotować przyszłość i natchnąć nadzieją. Módl się codziennie modlitwami wiary, a nie modlitwami niewiary. Przekryj te modlitwy niewiary. Te modlitwy poronionych płodów, mówiących, jak ja się tu utrzymam, jak ja dam radę. Panie, czy na pewno jesteś ze mną? Ojcze, ja modlę się o Kościół. Wzywam Twojego potężnego imienia Jezus nad ludzkimi duszami. Ojcze, ja w imieniu Jezusa przeklinam każdą myśl, która jest myślą niewiary. Myślą porażki, jakkolwiek ubraną. Ja zatrzymuję te demoniczne toki myślowe. W imieniu Jezusa, diable, ty kłamliwy duchu, nie wolno ci dotykać ludzi z Kościoła Nocy. Wolno! Ja ustanawiam w imieniu Jezusa myśli Boże. Myśli Boże.
myśli Boże. Myśli o sukcesie, o zwycięstwie, o przejściu kolejnych granic. Ja to ustanawiam w imieniu Jezusa. Szabada salarama ala. Aby się martwili, załamywali. Szatana wasala. Niech będą jak dzieci. Jak dzieci.
Będziemy się modlić teraz. Będziemy się modlić o finanse. Jeśli wierzysz o pomnożenie. Jeśli wierzysz o pomnożenie. Niech to będzie akt wiary teraz.
pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A ja tym się wam dziś przedstawiam. Czy to, co tu jest, nie wygląda w waszych oczach jak nic? Lecz teraz bądź mężny, arcykapłanie. Zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch jest stale wśród was. Nie bójcie się, gdyż tak mówi Pan zastępów. Jeszcze raz, za małą chwilkę, poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd stały. Poruszę wszystkie narody, także napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą, mówi Pan zastępów. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan zastępów. Przyszła chwała domu tego będzie większa niż dawna, mówi Pan zastępów. Bóg to Bóg obfitości. Kielich twój przelewa się. Tylko tak masz myśleć. Diabeł chce, żebyś żył na niskim poziomie. Bo wtedy będziesz nieskuteczny. Musisz wierzyć o swoje pieniądze. O swoje pieniądze. Pieniądze w świecie są tak ważne jak Duch Święty w Kościele. Pieniądz umożliwia wszystko. Chcesz zdobywać ten świat? To twoje konto musi być napite pieniędzmi. Napite pieniędzmi. I Bóg chce, żeby twoje konto było napite pieniędzmi. Żebyś mógł mieć wiele domów. Założyć wiele kościołów, przeprowadzić do Jezusa wielu ludzi z wielu stron świata. Twoje konto musi być napite pieniędzmi. Napij przez wiarę twoje konto pieniędzmi. Tak jak przez wiarę bierze się uzdrowienie, uwolnienie, każdy inny cud, tak napij ser na koncie. Nie uważaj tego za mniej duchowe. Bo to diabelskie siły religii, poniżające siły religii takie coś zrobiły. Rozumiesz mnie? Nie zadawaj sobie tych pytań, tych dziwnych pytań. Czy nie jestem zbyt egoistycznie nastawiony do świata? Bo ludzie Boży, to nie egoiści. Albo jesteś święty, albo egoista. Wywyższamy Cię, Ojcze, za Twoją obietnicę, za Twoje słowo. Jesteśmy Tobie poddani we wszystkim. Ty nas wybrałeś, Ty nas zaopatrujesz. Ponad miarę. Ponad miarę. Halleluja. Thank you.
wiarę daje. Żadnych innych dowodów niż, że go kochasz. Tylko twoja wiara. Tylko wiara. Nie skupiaj się na tym, co czujesz do Boga. Czujesz raz to, raz tamto, różnie, jak do człowieka. Raz jesteś szczęśliwy, raz się kłócisz z nim. Raz przepraszasz. A dowodem na to, że go kochasz, jest twoja wiara. I te proste akty posłuszeństwa. Kiedyś Jezus mówi takim mędrcom, mówi, było dwóch synów. Ojciec powiedział do jednego, idź. On powiedział, pójdę i nie poszedł. A do drugiego powiedział, idź. On powiedział, nie pójdę i poszedł. Jezus pytał, który z nich? Który z nich kochał? Który? Duchu Święty, masz naszą wiarę. Synu Człowieczy, masz naszą wiarę. Naszą wiarę w twoją prawdę. Naszą wiarę masz.